Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i wracamy do przygód naszego Marwina. Słuchajcie, no ostatnio mieliśmy tu... No właśnie, on na nas czeka. On na nas, słuchajcie, czeka. No i co my zrobimy w tej sytuacji? No szczerze mówiąc, ja nie wiem, nie? Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co my chcemy zrobić. No bo wygląda to nieciekawie. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek się sprzeciwić temu bydlakowi, który tam jest. To jednak jest troll jaskiniowy, jakby nie patrzeć, nie? Kurna. Może bym go po prostu obiegł z tej strony i nikt by nie zauważył, co? Ale nie, no jakby tak... Trzeba się z nim chociaż spróbować. O kurwa! On biega! Oho, to chyba ojczulek. No, witam ojczulku. O! Ale nam one tapa sprzedał. No to nieźle, no to się zaczęło, słuchajcie, nie? To się dobrze zaczęło. To oznacza tylko tyle, słuchajcie. Trzeba przejść bokiem. Nie ma się co z nim bić. Nie ma się co z nim bić, bo nie damy rady. Nie ma się co z nim bić, bo nie damy rady. Więc ja bym sobie tak tu boczkiem. On może nie zauważy. Oby. On może nie zauważy. A my sobie... Oj nie, niedźwiedź jeszcze. Dobra, schodzimy tu w dół, trudno. Raz się żyje, a dwa razy się umiera. No, Marwin, skacz. Dobra. O, ty bydloku, polna bestio jedna. Chodź tu. Turna. To za... No, z wysokiego C zaczęliśmy ten odcinek, to trzeba przyznać. Z wysokiego C. Nie ma czego tu nie ma. Nie ma niczego do rapowania? Na pewno to ja się muszę podleczyć, bo jest kakaraka. Czekajcie, czym? Zapiekanka razy 2. I jeszcze brakuje. No, im więcej mam życia, tym trudniej to życie odnawiać. To trzeba przyznać. Co tam jest? Ktoś tu śpi? Leży? Siedzi? I ktoś tu siedzi. Boleść. Jano, Bolek. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj. No widzę, że jesteś bardzo zajęty. Nic nie robieniem. Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejscówka w ogóle? 12. Winnica Rity. No proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, tylko teraz tak. Nie chcę... Znaczy, może w sumie bym się pobił chętnie z tymi leśnymi bestiami, tylko... Tak się zastanawiam, czy ja się chcę bić z 4 naraz. Bo to się chyba troszeczkę... To troszeczkę chyba nie ma sensu, co? Jakbym podszedł jakoś tak, żeby po kolei ich powyciągać, no to git. O właśnie. O nie, dobra, 2 to już przeginka, 2 to przeginka. Powrót, powrót. A, chyba, że tak będziemy strzelać, no to wtedy git. No to zapraszam pana polną bestię tu. Jezus, on... Ej, ale to... Ten łuk jest mega OP. To czemu z tych polnych bestii nic nie dropi? To mnie intryguje. Ani żadnych, nie wiem, macek, czułków, łów, pazurów. Nic, zero. Chyba, że ja jeszcze nie mam odblokowanego, to bez sensu by mnie wtedy zabijał, nie? Kurna, się tak zastanawiam. Tak się zastanawiam. Cholipka, cholipka. Co by z tym tematem zrobić? No i oczywiście dziękuję niewidzialnemu za tipy, porady i pomoc. Jak zwykle. No nie da się, no. Bez niewidzialnego nie da się. No ta seria by wygląda całkiem inaczej. Natomiast uspokoiłeś mnie niewidzialny z tym, że tamtych zbirów można sobie bić do woli i nikt nie zwraca na nich uwagi. Więc to jest in plus. To jest zdecydowanie in plus. Mam nadzieję, że faktycznie nie będzie żadnych konsekwencjów za zabijanie ich tam. W sensie za tego jednego w sumie, nie? Bo tam reszta to podejrzewam, że nie będzie chciała już się ze mną bić. Chociaż w sumie kto wie, nie? Co to jest? A, to są leśne bestie, nie polne. Dobra, czyli leśne są pewnie mocniejsze. To ja może się nie będę zbliżał, co? Bo na razie to tak średnio się czuję na siłach, żeby z nimi się tutaj bić. A tymczasem wejdźmy sobie do winnicy. Gońce Araxes się przydadzą. Czy ja mam może w końcu ten... Nie mam chyba dalej tego toporu, nie? Który mógłbym to pouderzać. No właśnie, topór drwala trzeba kupić gdzieś. Nie wiem, kto będzie miał, ale gdzieś trzeba kupić. I tu jakaś jaskinia w ogóle jest. Wejdźmy sobie tam. Ciekawe, czy to jest taka jaskinia, w której czeka nas niespodzianka, czy to jest taka jaskinia, w której ludzie gdzieś tam coś mają. Naila. Jezus, tu nic nie widać. Mam jakąś pochodnię może? Nie, mam lagę. Chyba, że czekaj, pochodnia powinna być na dole chyba, nie? Czekaj. Pochodnia. Zwykła, niedopalona. No dobra, to tak to możemy łazić. Przecież tu jest tak ciemno, że nic nie było widać. O, skrzynia. Dobra. Dobra, gro, przekonałaś mnie. A, młotek. No dobra, myślałem, że coś lepszego będzie. Myślałem, że coś ciekawszego będzie. Cześć, Naila. Co tutaj robisz? Hej, kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Ups. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Znaczy pewnie łatwiej by ci było je policzyć, jakbyś miał jakieś światło, bo tak to ciężko może być. Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. To wracaj. Potrzebujesz jakiejś pomocy może? Potrzebujesz jakiejś pomocy? Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Powoli robi się ciemno, a w ciemnicy za cholerę nie doliczy no właśnie się butelek. No właśnie, proszę bardzo. Daj pochodnie. Proszę, weź te pochodnie. Dzięki wielkie, chłopie. Teraz liczenie tych butelek pójdzie jak spłatka. Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj Ritę o jakąś robotę. Może wynajdzie dla ciebie coś odpowiedniego. Czasem wychodzi z niej rasowa służbistka, ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. Dokładnie, jak dobrze płaci, to jest dla mnie najważniejsze. Reszta to tam ciul. Teraz sobie poszukajmy, może coś tu jeszcze jest do zebrania albo coś, nie. Kurde, szkoda, myślałem, że będziemy mieć tu coś do zlutowania. No, ale dobrej 500 expa, jakby nie patrzeć, nie? Dobrej 500 expa. Mieć, a nie mieć, lepiej mieć. Czy my tu mamy może gdzieś mieszki pochowane? Mieszki, rzezimieszki? Chętnie bym sobie jakieś przygarnął. Ewentualnie jakiś topór drwala, to też bym nie miał nic przeciwko. A co na kowadle mogę? A, młota kowalskiego nie mam. Ja nic nie mam. Młota kowalskiego nie mam. Toporu drwala nie mam. Ja wszystko chyba sprzedałem, bo byłem tak łapczywy na hajs, że nie zastanawiałem się nad tym, co potrzebuję, a czego nie potrzebuję, tylko po prostu sprzedawałem dla sprzedawania. Kurwa, co to? Polny pełzacz. Dobra, to z tym polnym pełzaczem to ja nie chcę mieć nic wspólnego. Czy ja mogę tam pochodnie podnieść? Chyba już nie. Dobra, stąd się zwińmy. Bo jak te polne pełzacze się na nas rzucą, jest koniec. Jest kaplica, tak podejrzewam. Oj, roślinki lecznicze, to się przyda. Pozbierajmy sobie jeszcze. Tutaj coś się... Tam są... Co tam jest? Jaszczury tam są? Ta, jaszczury. I tam jakiś chłop siedzi w ogóle. Te jaszczury to trochę za blisko. Ale dobra, czekaj ta. O, roślina lecznicza się przyda. Idźmy sobie tam do niego, zobaczmy, kto to jest, co on tu robi tak właściwie. Mam tylko nadzieję, że to nie jest jakiś... O kurwa, właśnie. O gnoju jeden... Kurwa. To za cham w ogóle, nie? Gdzie on jest? Nie, on mi wpadł za beczki! O, dobra, już myślałem, że go nie będę mógł zlutować. To byłoby trochę przykre. Myślałem, że chociaż jakiś hajs będzie miał przy sobie. Ale ma kufer. Podejrzany tasak. Ciekawe. Co w kufrze? O, skóry. Nice. No to może nie miał bezpośrednio hajsu, ale pośrednio coś tam żeśmy zarobili. Tylko zarobiliśmy też w dziób trochę, bo delikatnie nam się HP uszczupliło. A mam 90 w sumie tam jeszcze. Co jeszcze mam za żarełko? A tu mam po 65, 60. 55. Zdrowe mięso trola, to się może jeszcze przyda. No dobra, na razie sobie tyle HP zostawmy, może nic się nie stanie. Przebiegnijmy obok. Tam jest jakaś kopalnia w ogóle, widzę. I to taka rodem, można by powiedzieć, że z Nordmaru w Gothiku Trójce, nie? Ja nie pamiętam, czy kopalnie były w Gothiku 1 i 2. Rzeczny Krwiopijca. Mhm. No, biorąc pod uwagę, jak ciężkie są tu moby, to nie wiem, czy chcę do tego Rzecznego Krwiopijcy podchodzić, bo może być tak, że on mnie jednym hitem ściągnie. Na razie się rozejrzyjmy jeszcze po tej lokacji. Jestem tu. O! O! No nie gadaj, że z każdego krzaka mogę tak ściągnąć. Nie, myślałem. A to tylko co któryś pewnie taki jest. A, tutaj przebrany. Dorodny. Aha. Czemu mi się... Nie rozumiem, o co tu chodzi, poczekajcie. Coś tu się chyba zbugowało lekko. Niby dorodny, ale przebrany jednak jest. Tutaj? O, dobra. I nie wszędzie się respi, to też dobrze wiedzieć. Obok jest przebrany znowu, ale tak wiecie, w razie W można... Aha, na przebranym w ogóle nie ma interakcji. Okej. Okay. To dobrze wiedzieć w sumie. Ej, ale spoko, nie? Spoko, że tak możemy sobie podejść, pozbierać coś. Faktycznie jakby wiecie, to daje taki swoisty klimacik, nie? Że nie jest na zasadzie, że o, tylko skrzynię musisz znaleźć, tylko faktycznie, że podchodzisz sobie, zbierasz jakieś te z krzaczków. Naprawdę fajnie jest to zaimplementowane. Podobało mi się to bardzo. Dobra, przejdźmy się jeszcze tu tak. Przebrany to nie. Dorodny to tu może coś być. Wiecie, winogrona nam się jednak przydadzą. Na pewno nie do sprzedaży. Oj, przybugowałem się delikatnie. Na pewno nie do sprzedaży, bo to raczej wątpię, żeby się przydały. Ale do gotowania? Wydaje mi się, że w sam raz powinno być. Wydaje mi się, że do gotowania powinno być w sam raz. Czekaj, tu jest przebrany, to nie. Jest dorodny. Mam nadzieję, że nikt nas tylko nie będzie ścigał za to, że sobie tutaj tak buszujemy po tych krzakach. O, co za daleko? Przecież stoję przy nim. Dobra, zbugowany jest to. Nie będę się nad tym zastanawiał za długo. Dobra, z tej strony sobie też poobierajmy. Niech sobie tam gadają, niech sobie gadają, nie? Dobra, chwasty też sobie weźmy. Dobra, chwasty nie wiem w sumie do czego są przydatne. Ale zbieram je tak, wiecie, że może akurat jakiś hajsik z tego, chociaż ze 2, nie wiem, 2 złota, żeby na tym zarobić, no to mieć, a nie mieć, to lepiej mieć, nie? Dobra. O, tu z tej strony wygląda to słabo, jeśli chodzi o ilość krzaków, które można obrobić. Tu jakiś dorodny jest, gdzieś dalej. Tu? Nie, czekaj, gdzie on był? Gdzieś tu. I znowu jest zbugowany, nie? Nie wiem, od której strony on jest, bo... Mam wrażenie takie, że to po prostu w zależności od tego, od której strony się podejdzie. O, właśnie, widzicie? Czyli w zależności od tego, od której strony się podejdzie, to można zebrać lub nie. Coś tutaj na górze jeszcze? Nie wiem, czy chce mi się latać po tych wszystkich krzakach i to zbierać, ale jeszcze wyrywkowo sobie przelećmy. Tu chyba na górze w ogóle nie ma. Tak to przynajmniej na ten moment wygląda. Chociaż nie, dobra, tu jakieś jedno jest. No, puść to! Puść to, Marwin! Puść to! Kurwa, jak się uprze, to ja nie wiem, nie? Tu też nic. Jak to jest, że niektóre w dorodnych jest normalnie, a w niektórych nie ma w ogóle? Winogrono. W niektórych skrzynkach też można zebrać. Też dobrze wiedzieć w sumie. Tu jest jeszcze jakiś dorodny krzaczek. Ale też niestety pusty. Bo w tych skrzyniach nie ma nic. Raczej też nic. A tutaj? W sumie czemu ja się z telekinezą nie łażę, nie? Nie sprawdzam tego. O! O! Ej, trochę tego winogrona tu leży, tak szczerze mówiąc. Tak po prostu na ziemi sobie. Chwasty. Weźmy sobie i co? Gdzieś jeszcze tu było. O właśnie. A widzicie? By tak nic, ale jednak człowiek nazbiera. Hej, czy z robotnikiem można pogadać? Aha. O to, żeśmy się nagadali? No. Pytanie, czy nie ma czasami misji na to, bo coś mi się tak wydaje, że może być na to misja, żeby pozbierać te winogrona. Tak mi coś to śmierdzi. Powolutku powiem wam. Bo tamten nie rób taki siedzący. To wygląda dosłownie, jakby była misja na to, żeby pozbierać. Z przebranego krzaka to ja nic nie zbiorę, więc po co ja tu w ogóle stoję? Brany, przebrany. Jeszcze jakiś jeden. No ale dobra, idźmy do tej Rity. Zobaczmy, co ona nam tam jeszcze powie. Czy ja mam tutaj jeszcze coś chwasty? Na górze jakieś winogrono. To walił to pies. I tam dynie. Dobra. Zostawmy to. Cholerę. Zapiszmy sobie grę. I idźmy gdzieś, nie wiem, przykimać się chyba, bo... No jest mały problem. No i tak myślę pod kątem tego, że... O, prosty nóż można. Jakbym nie miał prostego noża, to mogę sobie go znaleźć przy warsztatach. Dobrze wiedzieć. O, jest ta Rita. A oprócz tego żona tu jest. Rój roboczy, wino. O, tak sobie wiecie. Przy okazji, jak już tu jesteśmy... Dobra. Prawo. Nie. Czego tu szukasz? Oj. Odejdź. Ja nic, spokojnie. Ja widzisz? Tylko przechodziłem. Kurwa. I najgorsze jest to, że jak człowiek złamie wytrych, to słychać i oni się wtedy budzą, nie? I to jest przypał. A już nie pamiętam jak było. Prawo, lewo chyba, nie? Chyba prawo, lewo. Więc tak też do tego sobie podejdziemy zaraz. No najpierw niech oni jeszcze raz zasną. Tam widziałem w ogóle, że jest jakieś zejście do piwnicy. Więc to też jest ciekawe dla mnie. Ciekawe jak to działa. Widzicie? Jest jakaś piwnica. Prawo. Czego tu szukasz? Gdzie tymi łapskami? Oj kurwa! A, nie bij mnie, ja żartowałem! Dobra, wczytajmy sobie. Przypał, kurna, bo ja nie wiem czemu, ja dałem i w prawo, i w lewo, i wytrych się złamał. To jest możliwe w ogóle? Gdzie wydawało mi się, że jak trafię dobrze, to nie ma prawa się złamać. A tutaj taki oto psikus. Taki oto o. Tak o, jak nigdy nic, no lipa. O, ziele lecznicze. Coś tu jeszcze za chatką będzie? Tak za tymi chatkami to lubią być najlepsze skarby. Największe pieniądze lubią być. Rdest polny. Główna sama. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze jedno podejście, słuchajcie. Jeszcze jedno podejście, z tym, że teraz tak. Zapiszę sobie tuż przed. Wchodzimy. Jest prawa, lewa. Nie no, lewo jest pierwsze. Dobra, wstali. Trzeba poudawać, że się nic nie dzieje. Widzisz? To nie było takie trudne. No, spokojnie, idźcie się położyć. Nie stresujcie się niczym. Ja nie wiem o co chodzi. Kaczą sobie przez łeb w ogóle. Tamte kurna pełzacze. One tak biegają szybko. Masakra. Śpią? Dobra. Nie, czyli lewo jednak. Czego tu szukasz? Łapy precz! Kurwa, na lewo, 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 jak coś. 4 razy lewo jest. Ale to czemu za pierwszym razem mi się wytrych złamał, jak zrobiłem w lewo? Bo tego nie rozumiem trochę. Dobra, zrobimy to na szybko. Jak już wiemy, jak kufer działa, to na szybciutko. I nie, co jest? Coś się buguje ogólnie z tym zamkiem. Nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, czy zauważyliście. Spróbuj ponownie. I później nie da się. Nie wiem. A robię tą samą sekwencję, co przed chwilą. Chyba że ona się respi, co... Znaczy w sensie, że ona się zmienia za każdym razem, jak, nie wiem, wpisujemy, wczytujemy grę czy coś. No bo nie wiem, skąd to wynika, nie? Dobra, jeszcze raz. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Sprawdzamy, czy nie wstali. Nie wstali, dobra. Czyli jeszcze raz. Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, mamy to. No i git. Dobra. Uff, no udało się. No udało się. Ciężko było, ale widzisz, się udało. To nie było takie trudne. No nie było, nie było. Jest wszystko w porządku. Wow. O, to ciekawe. To ci ciekawostka. Chciałem wejść na górę na dach, ale widzę, że się nie da. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!